Górnik Wałbrzych, który jeszcze niedawno zachwycał swoich kibiców swoją grą, drastycznie spadł w dół tabeli za sprawą rozegranych meczy. Ostatni bój Wałbrzyszanie odbyli z Zagłębiem Sosnowiec, który w poprzednim sezonie był bliski spadkowi z drugiej ligi zachodniej. Tym razem rywalowi Górnika wiedzie się znacznie lepiej. Początek meczu wydawał się dobry w wykonaniu Wałbrzyszan, bo już w 8 minucie spotkania gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, kiedy to Daniel Zinke przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem gości. Z kolei w 15 minucie meczu to goście wyszli na prowadzenie dzięki celnemu strzałowi zawodnika Zagłębia Sosnowiec. Wałbrzyszanie za wszelką cenę chcieli doprowadzić do wyrównania i gdyby nie niecelny strzał Moszyka w słupek, tak by się stało. W ostatnich minutach pierwszej połowy Moszyk ponownie zaatakował bramkę gości po składnej akcji zespołu z Ratuszowej i wynik pierwszej połowy zakończył się remisem 1-1. Druga połowa meczu również okazała się ciekawa i nie zabrakło składnych akcji, jednak po raz kolejny szczęścia zabrakło Danielowi Zinke. Goście również nie próżnowali i zaciekle atakowali bramkę Wojtarowicza. Wydawało się, że remis i podział punktów jest już pewny, jednak w doliczanym czasie gry to zawodnicy Zagłębia Sosnowiec przychylili szale zwycięstwa na swoją stronę. Gry, bramkę dla Zagłębia Sosnowiec strzela Marcin Rachowski i w ten sposób drużyna Zagłębia Sosnowiec wygrywa ten pojedynek 2-1. Drugi gol strzelił kapitan Marcin Rachowski. Powiem szczerze, że stałem za Marcinem i byłem pewien, że padnie bramka. Po prostu to czułem. Nie wiem dlaczego. Nie umiem tego powiedzieć. To Górnik starał się, strzelili też w końcówce pierwszej połowy bramkę. Chcieli, ale szczęście czasami sprzyja lepszym, bo myśmy też mieli w niektórych meczach dużo sytuacji. Nie zostały wykorzystane, a dzisiaj mam się to wynagrodziło. Dzisiejsze spotkanie nie można zaliczyć do udanych. W drugim mecz rzędu tracimy bramkę w ostatniej minucie i nawet już bez wznowienia i to może boleć. No, błędy, które popełniliśmy, dzisiaj zaważyły na wyniku. W niedzielę podobne okoliczności w ostatniej minucie. Rzut wolny, stracona bramka. Nie są wyciągane konsekwencje u zawodników. Myślę, że te błędy się powielają. Ja na pewno jestem za to odpowiedzialny, żeby uczulać, żeby eliminować to, ale to nie do końca dociera. Myślę, że zespół Sosnowca był bardziej doświadczony na placu gry. Myślę, że mieli sytuacje, po których mogli strzelić bramki. Tutaj remis byłby sprawiedliwy. Myślę, że i dla nas lekko szczęśliwe. Przegrana na pewno smuci. Nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze dzisiaj. Wygraliśmy te spotkanie moim zdaniem zasłużenie, chociaż przeciwnik był bardzo dobry i też pokazał, na co go stać. Cieszymy się ze zwycięstwa i pniemy się w górę tabeli. Oba zespoły miały swoje szanse. Mecz mógł się różnie potoczyć. Przegrywaliśmy 1-0, wyrównaliśmy na 1-1 do przerwy. Praktycznie bramka do szatni. Na drugą połowę byliśmy zmobilizowani, ale czegoś zabrakło. A na pewno boli porażka. Druga zresztą z rzędu w ostatnich sekundach meczu. I jest to naprawdę bardzo bolesne. No nic, trzeba się wziąć do pracy od przyszłego tygodnia, pojechać na wyjazd i po prostu wygrać. No, ja jestem bardzo zadowolony dzisiaj z gry zespołu. No, na pewno żyliśmy o wynik do ostatniej minuty graliśmy do samego końca. Opłaciło się, no, przepiękna bramka Lachowskiego. Ja uważam, zasłużone nasze zwycięstwo. Górnik Wałbrzych, Zagłębie Sosnowiec 1-2.